sztuka jest dla mnie sztuką mającą największe szanse, a w swoich osiągnięciach najwybitniejszych, nie tylko szanse, ale i zawartość, i poziom, i formę. I to wszystko, co się w tej formie mieści, to są ci artyści, którzy podobnie jak prawie żenia ludzkości, u swoich podcieśli, czyli fundamentów, mają mit. Mit, który im rozjaśnia rzeczywistość. Nie zaćmiewa, tylko rozjaśnia. I wtedy świat wyraźnieje. Można sięgnąć znacznie głębiej, penetrować znacznie dalej i w istotę, wnikać w istotę rzeczy, którą się ma na myśli, i iść tym tropem, jeżeli się posługuje mityzmem, jeżeli posługuje się mitem, który bywa nazywany poezją, bywa nazywany baśnią, a przede wszystkim jest ostrym spojrzeniem w istotę, w naturę rzeczy. A ta natura rzeczy to jest także nasza natura, bo my rzeczom dajemy. My, spostrzegający, dajemy obiektom spostrzeganym to, co w nas one wywołują. Jerzy Wicowski tu jest. Jest wszędzie dookoła. I to nie jest tak, że trzeba wypełniać puste miejsca po nim, bo tych pustych miejsc tak naprawdę nie ma. Ale może niektórzy tak właśnie czują. I dlatego Fundacja Poetycka ENS i Fundacja Jerzego Wicowskiego postanowiły zrobić cykl przybliżający twórczość dla dzieci i twórczość dla dorosłych. I myślę, że to cudownie, że taka jest potrzeba. Zresztą ja obserwuję ludzi, których zainteresowanie twórczością Jerzego Wicowskiego rośnie. Coraz mam informacje o jakichś pracach magisterskich o poezji Wicowskiego, o pracach doktorskich. I wtedy serce mi rośnie, bardzo się cieszę, bo to są kolejne pokolenia. Nie zdołałem ocalić ani jednego życia. Nie umiałem zatrzymać ani jednej kuli, więc krążę po cmentarzach, których nie ma. Szukam słów, których nie ma. Biegnę na pomoc niewołaną, na spóźniony ratunek. Chcę zdążyć, choćby po nie w czasie. Wierzę w to, że dopóki jego twórczość jest żywa, tak długo on jest żyw. On jest. Ja czuję jego obecność. Ja pamiętam, jak mi powiedział, jakiś może rok przed tym, zanim odszedł, powiedział: słuchaj, jak umrę, to pamiętaj, nie szukaj mnie na cmentarzu, bo tam mnie nie będzie. Ja będę tam, gdzie ty jesteś, ja będę blisko. I ja rzeczywiście czuję tę bliskość, a szczególnie właśnie wtedy, kiedy dbam o jego twórczość, bo to jest, bo on mi to zostawił. To zostawił po to, żebym ja się tym opiekowała. I on w tym żyje, on w tym jest. No i w ramach tego dbania o jego twórczość, myślę, będzie ten cykl programowy, który przygotowujemy, gdzie będą jego wiersze, gdzie będą jego bajki dla dzieci, gdzie to wszystko się będzie działo w scenerii, którą on znał, której był, którą kochał, która była mu bliska. I myślę, że jak zagłębimy się, zanurzymy w tym świecie, jego świecie poezji i bajek, to
będzie mu blisko niego. Tak, to jest jakieś przywrócenie do istnienia, bo dopóki istnieje wiedza o tym, co już nie istnieje, ale istniało, dopóty to istnienie jeszcze w jakimś sensie, na jakiejś płaszczyźnie trwa. Mój fach szczęśliwy. Dzięki ci, losie. Nie jestem głodny. Suchar rozpaczy chowam na czarną godzinę. Na razie zarobię na szczęście. Jestem poetą. Mam fach w ręku. Cerowanie dziurawych parasoli deszczem. To minęło już 20 lat, bo wcześniej też była cyganówka, ale ta cyganówka była gdzie indziej, była nad Bugiem. Miejscowość nazywała się Zaręby Kościelne, też był las i przed domem też stał wóz cygański. Z tym, że tamten wóz cygański, mój mąż dostał od cyganów, którzy byli mu wdzięczni za to wszystko, co on dla nich robi, za to, że zapisuje ich historię. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że dzięki temu, że to, o czym pisał w książkach, jest w tych książkach, to przetrwa. Że to jest jedyny sposób na to, żeby przetrwało, ponieważ cyganie sami nie prowadzili dzienników, nie notowali. Oni byli po prostu cyganami, albo aż cyganami. No i tak, starali się jakoś rewanżować się przede wszystkim sercem. Oczywiście nie wszyscy, bo byli też tacy, którym się to nie podobało, którzy uważali, że ten Ficowski, pisząc o nich, zdradza sekrety ich, takie, które powinny zostać tylko cygańskimi. Jakiś cygan w ferworze złości kiedyś nawet powiedział: wiecie, ja to nawet muchy bym nie utopił, ale gdybym tego Ficowskiego spotkał, to bym go w łyżce wody utopił. Za to, że on te wszystkie nasze sekrety, nasze najtajniejsze sprawy wewnętrzne cygańskie pokazuje gadziom. Co to jest gadzio? Gadzio to jest nie cygan. To jest tak jak jest giaur u Arabów, to tak jak jest goj u Żydów, czyli każdy, kto nie jest nasz, a w tym przypadku jest to gadzio, czyli każdy, kto nie jest cyganem. No więc Jerzy Ficowski był przez większość tych cyganów traktowany właśnie jako nasz, on nie był gadzio. I w związku z tym oni manifestowali to w różny sposób. Między innymi właśnie był taki prezent w postaci wozu cygańskiego. To były lata 60., kiedy on ten wóz dostał w prezencie. I dostał też pierścień, ponieważ miał taki pseudonim, tak go nazwali po cygańsku, Sothagar Sownaku. No, mam nadzieję, że niczego nie przekręca, co znaczy Złoty Król. I dostał taki pierścień złoty z wielkim bursztynem, a w tym bursztynie był zatopiony komar. Więc oczywiście miał ten bursztyn wielką, wielką wartość, no bo jak wiadomo, to się działo strasznie dawno temu. I zawsze wszystko, co się działo aż tak dawno, jest cenne. I taki cenny był ten pierścień, ale nie tylko dlatego, że miał ten fantastyczny bursztyn z komarem, ale dlatego, że ci cyganie z potrzeby serca podarowali Jerzemu Ficowskiemu. I ten pierścień jest wśród rodzinnych pamiątek. Natomiast ani wozu cygańskiego nie było, ani nie było cyganówki. Cyganówka, tutaj jest niedaleko taka miejscowość, która się nazywa Cyganówka, ale nasza Cyganówka nie miała z tym nic wspólnego.
to znaczy ta cyganówka nad Bugiem. Ona była cyganówka dlatego, że przyjeżdżało wielu cyganów, naszych przyjaciół i między innymi przyjeżdżał Masio Sylwester Kwiek, piosenkarz, wnuk króla cygańskiego Michała Kwieka. No może wnuk nie w prostej linii, ale w każdym razie ja byłam zawsze bardzo dumna, bo my się znamy i przyjaźnimy ponad 50 lat i na zasadzie takiego rodzeństwa z wyboru i mówię, że moim bratem cygańskim jest cygański książę Masio Sylwester Kwiek. Otóż ten książę przywiózł któregoś dnia deszczułkę, a na tej deszczułce napis literami pewnie mosiężnymi cyganówka i powiesił to własnoręcznie nad drzwiami naszego tamtego domu nadburzyńskiego. Potem przyszły ciężkie czasy. Mój mąż był pisarzem niepokornym. Pisarzem, który nigdy nie był beniaminkiem i ulubieńcem władzy. Wprost przeciwnie, otóż władza, kiedy podpisywał kolejny list protestacyjny, że się nie godzi, że ma być inaczej, władza postanowiła postawić szlaban na nazwisko. Co to znaczy? To znaczy, że to nazwisko nie miało prawa ukazać się nigdzie. Ani w prasie, ani książek Jerzego Wicowskiego nie można było wydawać. Po prostu nic. Zostaliśmy skazani na śmierć głodową. Ja przy okazji też. No i zaczęło się sprzedawanie różnych rzeczy. Wszystko, co się dało sprzedać i co nie było niezbędne. I między innymi sprzedaliśmy naszą cyganówkę, ten dom nad Bugiem i sprzedaliśmy ten wóz cygański. Ten wóz cygański został sprzedany do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie i on tam jest do dzisiejszego dnia. Ja sobie kiedyś pomyślałam, że jak się odmieni los, jak będę miała jakieś pieniądze, to ja mojemu mężowi odkupię ten wóz. No i przyszedł taki dobry czas, że zarobiłam pieniądze i postanowiłam mojemu mężowi wóz odkupić. Oczywiście nie ten sam, bo tamten był w muzeum. Muzea już nie zwracają przecież eksponatu. I rozesłałam wici wśród moich zaprzyjaźnionych cyganów i prosiłam, szukajcie mi wozu cygańskiego. Tych wozów już prawie nie było, bo cyganie od dawna nie koczują, nie jeżdżą wozami, a jeżeli jeżdżą, to mercedesami. A w każdym razie samochodami starają się takimi większymi. Natomiast wozami już nie. No ale znaleźli mi wóz, to było pod Łodzią. I wzięłam dokładny adres i pojechałam pertraktować i udało się, kupiłam wóz. Kupiłam wóz, ten wóz mi tu przywieziono, no ale zobaczyłam, że wóz ma już dużo lat i wymaga renowacji. I był tutaj, już nie żyje niestety, taki pan stolarz, który robił renowacje w starych kościołach, różne drewniane rzeczy naprawiał. I ja spytałam, czy on by mi tego wozu jakoś nie naprawił, nie zrekonstruował. On się podjął tego. I te wszystkie takie małe deseczki, które tutaj są widoczne, były przez niego sprawdzane. Jeżeli coś było spróchniałego, to on wyjmował i dawał nową deseczkę. I dlatego ten wóz wygląda tak, jak wygląda. I podarowałam to mojemu mężowi. Już nie pamiętam, czy to było jego imieniny, czy urodziny. W każdym razie on się bardzo ucieszył. Ale zanim odkupiłam mój wóz, to jeszcze postanowiłam odkupić cyganówkę. Czyli stworzyć takie miejsce, które on by pokochał znowu, w którym by się dobrze czuł, w którym dobrze by mu się pracowało. Ale nie tylko z myślą o nim, bo już wtedy nasza córka zdążyła dorosnąć i już miała synka, zaraz wkrótce drugiego. I pomyślałam sobie, że ona taki kawał dzieciństwa spędziła w tejże cyganówce nad Bugiem, że ma z tym związane wspomnienia i sentymenty. I że ja spróbuję taki jakiś domek
znowu stworzyć od zera, żeby było dla mojego męża do pracy i do kochania i dla niej, żeby się tu dobrze czuła, żeby mogła ze swoimi synkami przyjeżdżać albo podrzucać mnie, babci, tych chłopczyków, co też tak się stało. I zresztą ja zawsze czekałam na ten moment, kiedy tu przywozili mi moich dwóch wnuków i ja zaraz po przekroczeniu bramy babcia im mówiła: kochani, wolno wszystko oprócz tego, co grozi śmiercią lub kalectwem. I oni bardzo lubili tu przyjeżdżać, bo rzeczywiście tu im było wszystko wolno. Czasem rodzice się krzywili i mówili: psujesz dzieci, rozpuszczasz, a czemu od tego są babcie. Zresztą oni nazywali mnie Babisiem. To był ten Babiś. Nie wiem, dlaczego tak im wyszło. I właściwie tak jest do dzisiaj. Oni nie zwracają się do mnie berbabciu, tylko Babisiu. A nawet pamiętam, jak młodszy mój wnuk kiedyś przyszedł do mnie ze łzami w ślepiach i mówił: Babisiu, powiedz swojej córce, że na dzieci się nie krzyczy. Bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że u Babisia wolno absolutnie wszystko i nikt na nich nie krzyczy. No więc to jest taka historia jakby odtworzona tego domu i tego wozu. Z tamtej cyganówki, z tamtego domu odkręciłam napis Cyganówka i jak widać, on jest tutaj widoczny i to jest taka cyganówka bis. I rzeczywiście tutaj wszyscy się dobrze czujemy i czuliśmy. Jest to takie miejsce, gdzie jest taki kawałek prawdziwego życia, gdzie można sobie żyć nie myśląc o mieście, o gwarze, o polityce, po prostu sobie tkwimy razem z naturą, jest nam to dobrze. Oczywiście z tym miejscem też kojarzy się przykre zdarzenie, bo mój mąż umarł tutaj, w tym domku, w 2006 roku. To już minęło 14 lat, nie mogę w to wszystko uwierzyć, że to tak, ale tak to jest tymczasem. W miarę jak my mamy coraz więcej lat, to ten czas zaczyna szybciej biec. I nie wiadomo zupełnie, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. Otóż tego dnia był tutaj mój mąż z taką naszą gosposią, a ja musiałam być w Warszawie, załatwiałam jakieś sprawy. Zadzwonił do mnie rano, tu na ganku siedział, jadł śniadanie. Zadzwonił i mówi: słuchaj, jestem taki szczęśliwy. Mam tu przed oczami, fruwają motyle różnokolorowe. Ptaki śpiewają i ten telefon, z którego rozmawiał, wystawił na las i ja usłyszałam, jak śpiewają ptaki. I mówił, że jest mu tak cudownie. Tak sobie porozmawialiśmy rano przy śniadaniu, a w nocy już go nie było. Pejzaż Ani, trójkąty głowo-rękie, Ala i ktoś tam idą szukać skarbów. Ciepło, ciepło, gorąco, pod słońca kółkiem graniastym. Potykają się ogryzmą, co się zaczaił na drodze, ale on nie gryzie. Biegną nad rzekę, ona się tutaj nie zdążyła zacząć, ale tam dalej, jeszcze jaka, o tam, gdzie nie widać, prędzej, tuż za brzegiem ze... Szytu, o już wpadła do morza. Tam na dnie spoczywają wraki naszych starych okrętów z papieru.